A ten dobra. Zanim Piotr włączył kamerę, to my żeśmy sobie gaworzyli. Powiedziałeś bardzo taką rzecz, która mnie strasznie rozbawiła i sobie starałem przypomnieć jeszcze więcej takich sytuacji, że jak gdzieś dostajesz ataku śmiechu, najlepiej podczas występu na żywo, to jak gdyby to emanuje i roznosi się na wszystkich, tak? No tak, tak. Chociaż ten jesienny nastrój, pogoda mi do końca nie sprzyja i taka jestem jeszcze mimo pory w zasadzie już Wczesno popołudniowej, rozbudzona, więc co się może nam nie przydarzyć dzisiaj, Aha. ale faktycznie no, mam ten śmiech taki y, czarowniczo złodziejący. To zaraźliwy. A kiedy ci się to zdarzyło ostatni raz na żywo? Kurczę, nie pamiętam, co to był za koncert, ale y, śpiłam taki numer z pierwszej płyty Extraordinary Machine który jest bardzo szybki, jestem kontrabasem i perkusją. Y, i trochę jest z nim tak jak z bachem, że jak się człowiek pomyli raz w trakcie utworu, to w ten sposób zacząć domino i trzeba od początku. Yy, I ja ten numer zaczynam chyba ze cztery razy. Yy, bo już po prostu śmiałam się tak i jak się powieszczenie zaczęła śmiać ze mną, to już się rozśmi rozśmieszaliśmy się nawzajem, nie dało się tego yy, opanować, ale yy, chyba tak, du tak dużo płyt po koncercie to chyba jeszcze nigdy nie sprzedałam. Co wtedy? Ale to wiesz, co, ja tak ci proponuję, jak już wiesz, będziesz wchodziła, że nie wiem, 50-lecie kariery na estradzie, wiesz, te kwiaty, ta studio wiesz i tak dalej, nie? i wtedy będą się ukazywał reedycje tych pierwszych dziesięciu płyt w takim wielkim boksie. To weź jaki bonus wiesz, z tymi śmiechowymi rzeczami. Myślę, że w ogóle mogłabym taki po prostu bonus trago wrzucić, takiego swojego. Ale są takie okoliczności, w których ludzie by. wiesz o czym myślę, że to się fajnie wysłuchało na przykład. Yy, tak, i też znam takie przypadki ludzkie, mhm. które sobie nagrywają na dyktafon mój Adak śmiechu i potem sobie puszczają w trudnych momentach życiowych. Aha. Nie no, nabijam się, oczywiście, ty też się nabijasz. Yy, a ten moment, w którym się yy, działy te rzeczy, to był to był dobry moment życiowy. W którym się działa ta płyta? No. Yy, tak, to był niezły moment życiowy w końcu, po gorszym momencie życiowym. No, no. Yy, Wyzwałeś mnie od leniuchów. No, trochę. Anteną, tak, no. że minęły aż 3 lata od poprzedniej płyty. E, słuchaj, no, gadaliśmy już parę razy i wiesz na pewno, że istnieje pewnego rodzaju dysproporcja pomiędzy moim życiowym temperamentem a temperamentem mhm. artystycznym. E, no i tak jak na początku, to była dla mnie totalnie naturalna sytuacja, no bo gdzieś. Ten spokój się w życiu człowieka musi czasem ukazać, a żeby mógł zachować równowagę i dla mnie takim momentem zawsze było śpiewanie. Natomiast tak dużo razy słyszałam od swoich znajomych, o co chodzi w ogóle, że ja ogień, a tutaj taka liryka i taka kobiecość, taka subtelność, że zaczęło mi to siedzieć w mózgu jak jakaś taka szpilka o. i się sama zaczęłam nad tym zastanawiać. No więc przez dwa lata eksperymentowałam, co by tu zrobić, żeby się artystycznie uenergetycznić. No i straszne były te moje próby. O re, ty, to wiesz, co niebo. nie? Nawet ci nie zdradzę z kim, bo szkoda chłopaków. Natomiast ostatecznie po półtora roku kombinowania, już taka sfrustrowana, zmęczona, wróciłam z którejś tam sesji i znowu studyjnej do domu. Zapaliłam fajkę i puściłam sobie płytę Blue, Jani Mitchell. I pomyślałam sobie, co ja w ogóle do cholery robię? Przecież mm, skoro to ze mnie przez tyle lat naturalnie wychodziło mm -hmm. w takiej formie, to po cholerę ja to stopuję. Po co ja to blokuję? Yy, no i w połowie płyty Blue mniej więcej dostałam wiadomość od swojego przyjaciela, byłego profesora z Los Angeles, yy, Znowu znak Michela Longa, Aha. Y, który mówi, słuchaj, właśnie słucham Johnny Michel i pomyślałem o tobie, super byś brzmiała w tym materiale, chcieliśmy już dawno coś zrobić, mówi, ty, może to to. No, a ja myślę sobie, piramidy, liczba pi, liczba fi, mhm. dawaj robimy, no i, no i zrobiliśmy. Horoskopy i tak dalej. Tak. Nie, ale wiesz co? Bo to, Wracając do tego, od czego zaczęłaś mówić, że tam ci znajomi, nie została ci szpila i tak dalej. To wiesz co? Bo ja to trochę w innym kontekście, bo jak gdyby, postrzegam tą taką um, dychotomię y, y, twą. <ścoughs> bo, no. bo, bo, bo to. Bo to z, y, znaczy, wydaje mi się, że to jest oczywiste i że nie, nie wiem, czy ty to słyszysz. Możesz nie słyszeć, jak sama śpiewasz, ale to jest takie powierzchniowe napięcie u ciebie, że nawet jeżeli ty y, y, śpiewasz w taki sposób. Y, y, Kurna, nie wiem, słowo nostalgiczne to jest dobre, nie? ale no w taki, tak, taki powiedzmy to ta... Tak, ale to jest y, to powierzchniowe takie napięcie, mówiąc takim językiem fizycznym, to właśnie dodaje takiego prądu, takiej elektryczności, bo to wszystko jest spokojne, wiesz, tak jak, no, jest paru takich artystów, którzy to mają. I to m, m, pomimo najlepszych szkół, których tam u ciebie jest tego sporo, y, hmm. ale to, to jest daro tam stamtąd, nie, stamtąd, nie wiem nie w co wierzysz, nie? No ale z, skądś, nie? To masz, to chciałem się rozposłuchać. To, to bardzo mi jest miło w takim razie dziękuję i dziękuję i też myślę, że zaczynam to dostrzegać, zaczynam się chyba na nowo lubić. Pogodź się z ty. Tak, z tą moją naturalną tendencją być może przesadnie liryczną, jak na dzisiejsze czasy, a z drugiej strony myślę sobie, że kurczę sama, jak szukam sobie muzyki do słuchania. To napotykam na rzeczy, które brzmią tak samo. Bardzo trudno jest mi się dokopać do czegoś, co mnie faktycznie porywa, bo jest inne, bo mi wypełnia jakąś nową sferę której, emocjonalną, której mi nikt przez długi czas nie wypełnił. A jestem przekonana, że ta płyta jest niepodobna absolutnie do niczego i to jest mój wielki osobisty sukces. A no to, to, to ja jestem o tym przekonany, ale chcę wrócić jeszcze do tego telefonu, który odebrałaś, jak słuchałaś Put Blue. E, bo ta, posta, ta, ta po drugiej stronie tego kabla, no. tamta postać, to jest też dosyć interesująca historia. To jest, to jest bardzo interesująca historia, bo jest to gość, no. który urodził się w mocno artystycznej rodzinie w Kalifornii w połowie lat 60. E, jest oczywiście kalifornijskim surferem, niezwykle przystojnym, choć już powoli zbliżającym się do pięćdziesiątki, ale uwierzcie mi, w niczym mu to nie przeszkadza. Eee, ani dziewczynom nie przeszkadza. Okay. I kochał się w Johnny Mitchell totalnie mhm. przez całe swoje życie. Tak jak ona zaczęła swoją karierę w 68 roku, on był wtedy dzieciakiem, to wtedy ją pokochał i kochał ją całe swoje życie. I połączyła nas totalna miłość do tej Johnny, i to tak gigantyczna, że my potrafiliśmy na przykład siedzieć razem zamiast próby i słuchać sobie oryginalnych nagrań Johnny i na przykład płakać sobie. Yy, I tego gościa poznałam w Los Angeles, kiedy studiowałam yy, tam z nim przedmiot muzyka świata. On miał szereg żon, m.in. żonę z, z Zielonego Przylądka, z takiej muzycznej rodziny, więc spędził tam dużo czasu. Specjalizuje się w tej muzyce, bardzo dużo gra i grał muzyki brazylijskiej. Gwiazda muzyki afrykańskiej, Waldemar Bastos gra z nim od wielu, wielu lat. No i on od chyba 6 lat już mhm. współpracuje yy, nierozłącznie z Melody Gardot. I ja go... Na nowo po wyprowadzce z Los Angeles poznałam też w śmiesznych okolicznościach, bo mm, miałam takie hipisowskie lato, że jeździłam z psem w koszyku na rowerze i tam w sumie spałam, gdzie popadnie, i szukałam tylko najbliższego chemu, żeby kupić czyste t-shirt i majtki. Mm, I zobaczyłam reklamę koncertu Melody Gardot, że jest następnego dnia. No i zatrzymam się u kumpla, wrażam sobie na Facebooka coś tam sprawdzić i pisze do mnie on, słuchaj, jak gdzie ty jesteś? Ja mówię, no w Warszawie. A on mówi, no ja też w Warszawie, choć się spotkamy. Zapraszam Cię na dzisiaj, dzisiaj, wiecz dzisiaj wieczorem na koncert. Ja mówię, no słuchaj, czy tam jutro wieczorem na koncert, ja mówię, no spotkajmy się po, bo ja idę na Melody Gardo. On mówi, no, ale ja gram z Melody Gardot. ja. Mówię, a, no to, okay. to doskonale. E, no i tam się spotkaliśmy i, i kontakt pozostał, i od tamtej pory mieliśmy właśnie takie plany, e, czy... Czyby się dało coś wspólnie zorganizować? A ja tak w zasadzie teraz bardziej jeżdżę do Nowego Jorku niż do Los Angeles i trochę nam nie było po drodze i on ciągle z tą melodii, no i tutaj wszystko się złożyło, po prostu tak, że się nie, nie dało no. tego przeoczyć. A to nie jest jedyna postać, która wyraźnie odcisnęła piętno na tym materiale, przecież? No wiesz doskonale, że instrumentaliści to jest chyba w muzyce moja największa inspiracja i w życiu bym ich nie zamieniła na komputerek, Aha. bo uważam, że właśnie swoimi charakterami i swoim indywidualnym brzmieniem kreują, kreują muzykę. Ja jestem tylko tak naprawdę tego częścią jakoś to spinam w jakąś tam spójną klamrę. Tym razem zdecydowałam się na połączenie polsko-amerykańskie, więc poza Michelem i Devinem Greenwoodem, który realizował yy, i niejako produkował tę płytę razem ze mną. Yy, pojawił się najbardziej charakterystyczny bębniarz yy, w Polsce, w mojej opinii Michał Brindal, mm -hmm. którego na co dzień słyszymy w WWW. Yy, nie tylko oczywiście, ale w ale, ale WW i takim trio, im, improwizującym z na przykład które też bardzo polecam. Snajper Robert Kubiszyn na kontrabasie. Odanki Jopek, Gregoire Marais cały czas w Europie jeździ, podróżuje. Bardzo go trudno było spiąć terminem, no ale, ale się udało. No i na altówce na stałe w składzie gra z nami Michał Zaborski za tą string quartet. Jest to dosyć ciekawe połączenie brzmieniowe. No. No, ale to popatrz w ogóle jaki ty masz dream team. No jak zawsze, wiesz, to jest dla mnie mega ważne. Ja no. za każdym razem jak y, już się zaczyna tylko klarować jakiś pomysł y, kierunku muzycznego czy nie wiem, projektu hmm. w mojej głowie, to natychmiast zaczynam rozmyślać o muzykach. Y, no i staram się nie ograniczać absolutnie do niczego. Y, Musi mi siedzieć, musi to być spełnienie moich marzeń, muszę tego pragnąć, bo wtedy wiem, że będę zainspirowana na tyle, że będziemy w stanie te płytę nagrać w trzy dni i ja będę zajarana. A ty jesteś bardzo taka, że tak powiem, sroga, surowa, ortodoksyjna i faszyzująca, jeśli chodzi o, 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 o muzykę, o, to coś, o ten ostateczny kształt, finał i tak dalej? Czy starasz się wszystko trzymać, wiesz, tak za mordę? czy też wypuszczasz tych ludzi bardziej, wiesz, trochę jak taki mówiąc językiem brzydkim biznesowym, taki trochę coach, manager, że po prostu wiesz, jakie ci ludzie mają skille i po prostu tylko im tam wskazujesz jakiś kierunek. No po to wybieram takich zawodowców, żeby ich nie traktować jak maszyny, przecież, Aha. tylko żeby im dać się wypowiedzieć i jak każdy z nich się wypowie, to dopiero się zaczyna tworzyć jakieś wspólne brzmienie zespołu. Przynajmniej w moim świecie jazzowym to jest naturalne. Ja nie mam płyt, które są produkty. Produkowane i wymyślane przez wiele tygodni mhm. czy miesięcy, tylko raczej bazuje na tej swobodzie używania języka muzycznego tych instrumentalistów, mhm. a żeby te płyty nagrać w takim sensie jazzowym, czyli jak zwykle tam w 3-4 dni całość. Bo ja nienawidzę się babrać po prostu, bo ja mam także, jak już zacznę za bardzo rozkminiać, to już wtedy mogłabym rok siedzieć nad taką płytą. I to mnie absolutnie zabija i za, zabija energię. Mhm. Ja najbardziej lubię swoje pierwsze tejki i zwykle też. Yy, swoich muzyków lubię najbardziej pierwsze tejki, bo są najświeższe i nie chcę mi się dogrywać nie wiem, yy, przearanżowywać w trakcie, sklejać, mm -hmm. czyścić jak mogę mieć tak wybitnych instrumentalistów, żeby to można było zagrać naraz i potem równie ekstra. Zagrać to na koncercie, no to po co się mam ty, Ale pęczyć. wiesz co, tak mi się wydaje, nie byłabyś kobietą, gdyby nie było jakiegoś takiego drobnego, chociaż małego pierwiastka manipulacji tymi ludźmi. Ty, 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 ty przecież doskonale wiesz, po co, po co ich zapraszasz i... No oczywiście, że ja jestem liderem tego zespołu, tak? Ja jestem liderem tego projektu i ja ich zrzeszam w jakąś tam całość. No i jak się ktoś mi wyłamuje z grupy i próbuje za bardzo iść wedle mojej opinii swoją ścieżką, no to tam wtedy tupię nogą i go przywołuję do porządku.